No dzień dobry, witam was na moim kanale w nowej serii pod tytułem Top 3 każdego klubu. W serii tej omawiam top 3 najlepszych zawodników danego klubu z poprzedniej rundy, top 3 najgorsze spotkania danego klubu z poprzedniej rundy i top 3 najlepszych spotkań danego klubu, również oczywiście z poprzedniej rundy. W tym przypadku jest to runda jesienna i dzisiaj podsumuję sobie Górnika z Łęcznej, czyli jednego z trzech Beniaminków, o którym mówiło się, że nie zasługiwał na awans do Ekstraklasy ze względu na najniższe miejsce w barażach. Natomiast aktualnie tabela pokazuje coś troszeczkę innego, bo Górnik może przez znaczną część tego sezonu prezentował się słabo, przede wszystkim w defensywie i bardzo często łatwo dawał się rozbijać rywalowi, ale ta końcówka rundy naprawdę napawa optymizmem kibiców z Łęcznej, by wiosną prezentować się równie dobrze jak w ostatnich kolejkach jesiennej i pewnie utrzymać się w lidze. Na co wydaje mi się stać dumę Lubelszczyzny ze względu na to, jak prezentowali się właśnie w tych ostatnich kolejkach. Ale do rzeczy. Pamiętam, jak omawiałem spotkanie finałowe barażów o Ekstraklasę. Kurczę, kiedy to było? W czerwcu. Pamiętam, że byłem wówczas na wyjeździe i to wyjazdowe spotkanie z Łódzkim Klubem Sportowym nagrywałem w bardzo polowych warunkach. W sumie trochę nostalgicznie podchodzę do tamtego okresu, także lubię wspominać tamte czasy. Mimo, że było to równo pół roku temu. I pamiętam, że w tamtym filmie wówczas broniłem zespół z Łęcznej, mówiąc, że ten awans im się w 100% należał. Bo przede wszystkim w pierwszej lidze grali przez dłuższy czas jako lider lub wicelider. Natomiast w końcówce nieco spuchli i dopiero w barażach wystrzelili. Ponadto co, no? Górnik Łęczna złamał prawo tym awansem? Przecież wszyscy doskonale wiedzieli wówczas, jaki jest regulamin rozgrywek. I że awans po barażach wygrywa się wygrywając oba spotkania, a nie zajmując trzecie miejsce. No ale dobra, Górnik Łęczna wszedł do tej Ekstraklasy. No i trzeba przyznać, że na początku zaliczyli spory falstart. Naprawdę spory. No może na początku nie, bo z remis z Krakowią. No ale później były takie mecze, w których był ten zespół bardzo mocno rozbijany przez rywali i w momencie, gdy było na przykład 2-0 do przerwy dla zespołu przeciwnego, to raczej było to wiadome, że Górnicy nie zwyciężą tego spotkania lub nawet nie zdobędą punktów. Oczywiście był w tej rundzie pewien wyjątek, ale o nim wspomnę później. Natomiast później zespół ten z racji chyba zmiany ustawienia z czwórki obrońców na trójkę kompletnie, diametralnie zmienił swój styl gry i zaczął prezentować się pewnie, strzelać bramki i punktować, co przełożyło się na wyjście ze strefy spadkowej chyba pierwszy raz w tym sezonie na całą zimę. A wydaje mi się, że niewiele osób wyobrażało sobie taki scenariusz, nie wiem, w połowie jesieni. Także jestem naprawdę mile zaskoczony postawą Górnika z Łęcznej, a nie Łęcznej, bo kurczę, zawsze mnie denerwowało to skracanie do samego Łęczna, a nie mówienia pełnej nazwy Górnik Łęczna. Ale ja już nie przedłużam i przechodzimy do sedna tego filmu, czyli wytypowania topki, trójki, topki. Pierwsi będą zawodnicy. Pierwszym z nich, którego nie powinno się tutaj pominąć, wydaje mi się, że jest to raczej łatwy wybór, ponieważ jest to jeden z lepszych, nawet jeden z lepszych napastników w Ekstraklasie, czyli Bartosz Śpiączka. Piłkarz, który w tym sezonie naprawdę nie zawodzi i był jednym z pewniej grających w ofensywnie Łęcznian. I ogólnie miły jest ten powrót Bartosza Śpiączki do Ekstraklasy, bo tak mi się kojarzyło, że w ostatnich latach spędzonych na najwyższej klasie rozgrywkowej, no ten zawodnik nieco się blokował i był raczej wyszydzany lub był źródłem memów. Natomiast aktualnie nie potrafię sobie wyobrazić zespołu Górnika z Łęcznej bez tego piłkarza. Nawet w meczach, w których GKS grał znacznie słabiej, ten piłkarz potrafił coś ustrzelić, jak chociażby z Pogonią w Szczecinie. Zresztą często jest to zawodnik, którego gole przeważają o wyniku spotkania, jak chociażby z Zagłębiem Lubin w ostatniej kolejce, czy w Pucharze w Kielcach. Więc pominięcie go w zestawieniu top 3 najlepszych zawodników Górnika z Łęcznej byłoby no, nierealne. I myślę, że jest to raczej najłatwiejszy wybór jak na razie na tym kanale do wyboru. Drugim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić, będzie Lokilo, czyli piłkarz, którego naprawdę polubiłem, głównie za swoją dyspozycję techniczną, głównie za ofensywną grę i głównie za zespołową grę. Bo Beniaminkowie zazwyczaj kojarzą się z murowaniem własnej bramki i jakimiś pojedynczymi kontrami w stronę rywala. A Lokilo jest zupełnym zaprzeczeniem tej teorii, ponieważ zawodnik ten wprowadza naprawdę przyjemną dla oka grę techniczno-ofensywną. Ponadto jego gol przeciwko Brookbetowi w Niecieczy, no powinien być golem kolejki. Chociaż w sumie nie wiem, może był. I po prostu jest jakiś taki miły w odbiorze ten zawodnik, nie wiem czy też macie takie wrażenie, bo niektórzy piłkarze są dobrzy, natomiast czasami swoimi zachowaniami potrafią do siebie zniechęcić, natomiast Lokilo jest po prostu spoko zawodnikiem i takim spoko człowiekiem się wydaje. No i ponadto bardzo lubi asystować, tak, a to też się ceni. I trzecim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić, wydaje mi się, że gdyby nie był kontuzjowany, to byłby to Marcel Wędrychowski, ponieważ to jak wchodził w tą rundę ten zawodnik było naprawdę imponujące. Ale myślę, że mój wybór będzie raczej okej, ponieważ wybrałem Leandro. Wahałem się jeszcze nad Krykunem, ponieważ uważam, że jest to zawodnik, którego zawsze, praktycznie co każdy mecz widać na tej lewej stronie,
ale pomyślałem, że trzeba trochę jednak tej defensywy włącznej pochwalić. Także Leandro, który można powiedzieć, że w pewnym sensie zjadł już zęby na piłce nożnej. Dla wielu piłkarzy wiek 38 lat to już jest, nie wiem, siedzenie na kanapie, oglądanie meczów, wymądrzanie się o meczach, czy nie wiem, jedzenie fast foodów. Ale Leandro sobie po prostu śmiga w piłeczkę i wychodzi mu to w tym sezonie naprawdę fajnie. Zresztą to, jak nabity jest ten piłkarz, jeśli chodzi o mięśnie, też jest imponujące. Ale ja nie jestem kanałem Stalowy Szok, także ja tutaj nie będę poruszał takich tematów. I takie mam też wrażenie, że w tych meczach, w których Górnik Łęczna prezentował się naprawdę słabo w defensywie, ten zawodnik był jednym z lepszych w tym bloku. Chociażby taki Baranowski, Rymaniak czy Pajnowski to no, grali momentami koszmarne spotkania, a Leandro zazwyczaj dawał radę. Także dlatego wybrałem tego zawodnika jako jednego z top 3 moich ulubionych lub takich, o których powinno się więcej mówić. Czyli Śpiączka, Lokilo oraz Leandro. I teraz przejdźmy do top 3 najlepszych spotkań płynnie. Top 3 najlepszych spotkań Górnika z Łęcznej. Pierwszym spotkaniem z tego top 3, które chciałbym tutaj wyróżnić, będzie pierwsze zwycięstwo wyjazdowe Łęcznian po powrocie do Ekstraklasy, czyli zwycięstwo z Jagiellonią Białystok w Białymstoku 2-1. I tamten mecz był dość zabawny chyba głównie ze względu na okoliczności bramek zespołu z Łęcznej. Bo pamiętam, że bodajże oboma trafieniami popisał się Damian Gąska. Pierwszy gol w pierwszych minutach trafiony pół. Robię tą przerwę, żeby mi YouTube nie wypikał filmu. Pciął. Natomiast drugi był bardzo ładnym lobem nad Ksawierem Dziekońskim, który popełnił potężny błąd. Zresztą pamiętam, że tamto spotkanie było krótko po wyjazdowym zwycięstwie w Kielcach w Pucharze. Także ten mecz z Jagiellonią był takim boosterem formy, na którym już Łęcznianie skończyli tą rundę. Także uważam, że tamtych zawodów nie można byłoby tutaj pominąć. Drugim spotkaniem, które chciałbym tutaj wyróżnić na plus, było oczywiście starcie, którego niestety nie omówiłem na tym kanale głównie ze względu i tylko w sumie ze względu na to, że byłem wtedy na wakacjach. Na wakacjach, na których nie miałem dostępu do sprzętu, a nie chciałem go omawiać, nie wiem, nagrywając się telefonem w przedniej kamerce, siedząc na łóżku bez koszuli. To znaczy mógłbym to oczywiście zrobić, ale miałbym wrażenie, że no nie szanuję swoich widzów. Zresztą jak są po niektórzy na tej platformie. A uwierzcie mi, że żałowałem, że nie omówiłem, no bo tamten mecz był po prostu koncertem. Pierwsze zwycięstwo Górnika z Łęcznej po powrocie do Ekstraklasy, tym bardziej u siebie w takich okolicznościach, z bardzo słabo grającą wówczas na wyjazdach Wisłą Płock, natomiast no kurczę no, nawet w FIFA jak się gra, nie wiem, z ośmiolatkiem, tak, jak kiedyś przegrałem z ośmiolatkiem, Boże, to było dla mnie straszne, ale to już, po co ja się przyznawałem, jak się gra nawet z ośmiolatkiem i się przegrywa po tam 50 minutach 0-2, nawet takiemu ośmiolatkowi, który nie potrafi grać w FIFA, ciężko jest strzelić 3 gole naraz i wygrać, a Górnik z Łęcznej dał sobie z tym radę. W pewnym sensie. Ba! Zresztą czekało go znacznie trudniejsze zadanie, ponieważ grał przeciwko profesjonalnemu zespołowi w piłkę nożną. Szczególnie, że w momencie, kiedy Górnik no nie miał zbytnio podbudowanych morali, bo wcześniej seryjnie przegrywał lub remisował mecze. A tutaj pyk, 0-2 na 3-2 i było święto. Zresztą pamiętam, że genialnie zagrał wówczas Marcel Wędrychowski i naprawdę żałuję, że tego piłkarza jak na razie nie ma, bo jest kontuzjowany. A uwierzcie mi, że jest to bolesne dla jego i dla nas. No i trzecim spotkaniem, jakie chciałbym tutaj wyróżnić, było to zwycięstwo 2-0 na Krakowi, które było po prostu genialne. Pamiętam, że zachwycałem się na temat tego spotkania na moim kanale, bo Górnicy naprawdę zdominowali zespół Krakowi grając na jej stadionie. Pamiętam zresztą, że Serrano zagrał kapitalne zawody, Lokilo, Śpiączka to wiadomo, ale przede wszystkim cały trzon defensywny, który w ogóle nie przypominał siebie sprzed kilku miesięcy, bo grał w sposób poukładany, mądry i przemyślany. Dzięki czemu Górnik Łęczna po raz pierwszy w tym sezonie i po raz jedyny chyba wygrał do zera, a to naprawdę spoko. Bo w mojej ocenie nie jest sztuką ganienie zespołów, które grają słabo, a sztuką jest pochwalenie ich w momencie, kiedy nie są na fali i wyjdzie im coś dobrego. Jak na przykład właśnie dobre spotkanie czy seria. Dlatego ja chwalę Górnika za te 3 spotkania i były to mecze z Jagiellonią Białystok na wyjeździe, u siebie z Wisłą Płock 3-2 i zwycięstwo z Krakowią na jej obiekcie 2-0. No ale teraz przejdźmy jednak do tego paskudnego działu, czyli top 3 najgorszych meczów. A tutaj było tego chyba najwięcej. Przede wszystkim nie był to trudny wybór ze względu na to, że w wielu meczach zespół Górnika Łęczna stracił bardzo dużo bramek. Ale co warte podkreślenia i co bardziej optymistyczne, że głównie na początku tego sezonu. Pierwszym meczem, który chciałbym tutaj wyróżnić, było starcie z Lechią Gdańsk u siebie, które było od początku do końca wiadomo, jak się skończy. Pamiętam, że nie omówiłem go na kanale, bo miałem wówczas bardzo zajęty weekend i nie miałem czasu, żeby to zrobić. Ale mecz obejrzałem w całości i naprawdę no Górnicy z Łęcznej zagrali bardzo słabo i wiadome było, tak jak mówiłem,
jakie będzie rozstrzygnięcie tych zawodów od początku do końca, bo nie wydawało się w ogóle, że Łęczenie są w stanie podjąć jakąkolwiek walkę równorzędną z rywalem i był skrupulatnie punktowany. Zresztą bardzo podobnie było już w drugim meczu, który chciałbym tutaj powiedzieć, u siebie również, ale z Wartą Poznań, przegrany również 0-4. No tam były zresztą koszmarne błędy Łęcznia, naprawdę koszmarnie się na to patrzyło. Obrona była tak wystraszona w ogóle gry, takie miało się wrażenie, że obrońcy tak rani na boisku, że no są w stanie stracić jakąkolwiek łatwą, najprostszą piłkę. No i tak się działo. Pamiętam, że chyba w tym spotkaniu Babola popełnił Midzierski, przez którego był gol na 2-0. Pamiętam zresztą, że chyba zawody życia zagrał wówczas Milan Koryn z Warty. I wówczas jeszcze wydawało się, że ta Warta Poznań jest taka sama w tym sezonie jak w poprzednim i że ten wynik 4-0 jest najbardziej zasłużony. Natomiast aktualnie, gdy patrzy się na postawy obu zespołów, no to jest to pewne zaskoczenie, bo w późniejszych fragmentach sezonu Warta pokazywała, że potrafi grać źle, a Górnik Łęczna na końcu tej rundy pokazał, że potrafi grać świetnie. Także Lechia i Warta wyklarowały się samoistnie, ale trzecim spotkaniem był też mecz, w którym Łęczanie tracili 4 gole i było to wyjazdowe starcie z Pogonią Szczecin. Wydaje mi się, że już wszyscy przywykli do dobrej prezencji Pogoni na własnym obiekcie w tym sezonie i raczej niewiele osób spodziewało się jakiejś niespodzianki ze strony Górnika z Łęcznie, który był wówczas naprawdę pod kreską. Nikt nie spodziewał się raczej, że zespół ten no jest w stanie wygrać na terenie Portowców. No i tak też nie było, nie było niespodzianki, ale był chyba, wydaje mi się, remis przez pewien moment. Tak, był remis po golu Bartosza Śpiączki w 40 minucie i było wówczas 1-1 i wydawało się, że może będzie jakaś sensacja. No ale tej sensacji nie było, no bo Górnik Łęczna, zapomniałem jeszcze wcześniej wspomnieć, że no wysoko kwalifikuje się w tej rundzie na strzelanie bramek samobójczych, bo było ich serio sporo. Także ja nie będę maltretował już więcej kibiców Górnika Łęczna tymi najgorszymi spotkaniami. Przypominam, Lechia, Warta, Pogoń. No i tak jak mówiłem we wstępie, ta końcówka rundy może naprawdę napawać optymizmem kibiców Górnika Łęczna, że na wiosnę będzie pewne utrzymanie w lidze. Ponadto ja lubię oglądać mecze Łęcznian jeszcze z jednego powodu, ponieważ uważam, że zespół ten ma naprawdę bardzo ładne i naprawdę bardzo estetyczne stroje. Zarówno domowe, wyjazdowe, jak i trzeci komplet. Bo ta zielono-czarna jest świetna, ta szara to już w ogóle cudowna. I czarna również mega estetyczna. Także mam apel do klubu Górnik Łęczna. Jeśli chcecie wysłać mi koszulkę, w co wątpię, to zapraszam. Będę ją nosił na filmikach po wygranych meczach Górnika z Łęcznej. Tylko błagam o niezieloną, ponieważ mam zielone tło za sobą i nie będzie mnie widać. Ale to są oczywiście żarty. Ja tak naprawdę o nic nigdy nie żebram, oprócz subskrypcji, ponieważ marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji, ależ to było piękne przejście płynne. I zapraszam was również na Facebooka Tradek, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną i publikuję informacje na temat następnych odcinków tej serii, czyli o jakim klubie będę nagrywał następne filmy, bo wiele osób się potem pyta w komentarzach, o czym będzie następny film Tradaj, o kim będzie top 3 następne, a ja to wszystko na Facebooku mówię. I zapraszam na Instagrama Tradaj, gdzie zbieram 500 obserwujących. Ja was zapraszam do posiadania dobrego humoru, ale się rozbawiłem na koniec tego filmu. Zapraszam was do posiadania dobrego humoru, zapraszam was do uśmiechu, do mniejszego stresowania się życiem, i dziękuję wam za wszystkie ciepłe słowa. Naprawdę wam dziękuję za nie. Cześć.